Siemanko, chyba odmuliłem. Jesteśmy w następnym odcinku z Somy, z zajebistego horrorku. I tutaj musimy od tej świadomości tego pana Brandona, Wana, musimy wyciągnąć informację Cyphera, jak to jak dostać się do Abyssa, żeby złapać Arkę i stąd wylecieć, czy coś w tym stylu. I tutaj zamuliłem, bo tutaj możemy przesłuchać jego jaźń, jego kopię mózgu, że tak powiem, i próbować wyciągnąć z niego te informacje, ale on oczywiście zauważa, że to jest jakiś podstęp, nie chce nam powiedzieć i chyba odmuliłem. Bo przed chwileczką sobie przed nagraniem włączyłem tak na chwilę, tak żeby się przejść i tutaj, żeby nie mulić na nagraniu. I doszłem do takiego momentu, w którym Katrin mi powiedziała, że odblokowała właśnie dla mnie drzwi tego Wana, Brandona. Czyli nie będę tam grał bez nagrywania, tylko od razu pójdziemy, o. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Tylko dlaczego ona teraz nie mówi, że mi odblokowała drzwi do niego? Gdzie w ogóle on jest? Zobaczymy jego po... Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. I miejmy nadzieję, że tak. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Zdjęcia. Co? Fairchild Award for Achievements of the Engineer Youth. To już za dzieciaka dostał jakieś nagrody. Sorry. Sorry, że tak rzucam twoimi rzeczami, ale ty już, Brandon, nie istniejesz, tylko twoja jaźń. Słuchamy. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs, and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Zaraz pójdziemy do Alice, do pokoju. Do niej, do pokoju zaraz pójdziemy. Może u niej coś się znajdzie. Któż jest na tym zdjęciu? Nie mówi mi tu nic. I dobra, pogrzebmy w jego komputerze. Kurwa. Seems like Alice and Brandon did their scans together. Oh, we can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. Już we can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Czyli ona teraz skłamie, ona podrobi głos tej Alicji z Krainy Czarów. Ale jeszcze tylko chcę sprawdzić, czy nie ma tutaj przypadkiem pokoju Alicji. Brandon, Magi, Nadine. Dobra, nieważne, ale już wiem, że chyba odmuliłem. Katrinka trochę okłamie na naszego kolegę Brandona. You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Dobra, i tutaj mamy właśnie moduł. I zrobimy to w scan roomie. Razem z tym modułem Alice. I teraz zobaczymy, czy się uda. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to the stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer. He's sending you to the news cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait! Didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Dobra. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Ja tego nie zapamiętam. I'm sorry, Mr. Wan. Brandon. Goodbye. No, wait.
Dobra, zostałeś wychubiany. Is that what we are? Simulations? Tak, jesteśmy symulacjami. Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Nie zostawiamy śladów na ziemi. Rest in peace, Brandon. Brandon został skasowany. Teraz go wyłączę. System chyba. No, wyłączył się. Nie wiem, czy będę to jeszcze potrzebował. A, już nie potrzebuję. Już nie potrzebuję. Dobra, i jak już odmuliliśmy, to teraz podejrzewam... Tak, idziemy do Donbata. Czy coś w tym stylu. Co to? Nic. Ja tak biegam tutaj na Hama. Zaraz mi wyskoczy pan, kurwa, Glon. Albo i nie. Tam, wydaje mi się, że otworzymy te drzwi zaraz. Tutaj trzeba chyba w tym komputerze coś pogrzebać. Albo z nią pogadam. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. A nie, ona już to robi za mnie. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. No nie! Co? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Dawaj. Ale coś ona powiedziała, że coś tam dziwnego, ale nie dokończyła zdania i nie wytłumaczyła mi, co tam dziwnego zauważyła. Się tak troszeczkę otworzyły. A teraz... Teraz miejmy nadzieję, że zadziała. Access granted, oczywiście. Kurwa, to tu. Dobra, jesteśmy w nowej miejscówce. W nowej, starej miejscówce, bo tą miejscówkę już widzieliśmy przez tamte okno. O ja jebie. Jeszcze jak będę musiał zapamiętać te jakieś koordynaty, czy coś w tym stylu, to się potnę. Dobra, na razie nie działa. Mam nadzieję, że nie będzie to działać w ogóle. I nie będę musiał tutaj mulić. Chyba, że Katrinka mi pomoże. W jakiś sposób. Pajcha? Nie, rura. It's just a fucking pipe. Ja będę mógł sobie to... tą drabinkę podciągnąć. Gdzie? Trzeba wykukać bazę. Gdzie tu by ją ustawić? Kurwa, nie przejdzie. Tu! No co mi to dało? Przecież to zamknięte jest. Do not enter. Jak nie? Jak ja tam chcę wejść? Katrina, pomagaj! Gdzie ty jesteś, dziewczyno? Te pokrętła nie działają. Aaa! Haha! Dobra. Wiem. Ja już wiem. Chuja wiem. Muszę gdzieś to podłączyć. Powiedzmy, że podłączę to... tu. I teraz będzie działało. Ha, teraz działa. Ready, stand by. Dobra, tam mamy te nożyczki. Dobrze, mam nadzieję, że tylko w taki sposób będzie trzeba się bawić. Zajebisty robocik. Ready for relay. Kurwa. Z
Co ty kurwa robisz? Wow! Co tu się wydarzyło w tym momencie? Rozepsuło się coś. Ale na szczęście nie musiałem nic główkować tutaj z żadną zagadką czy coś w tym stylu. Jaka muza, kurwa! Ciemno do tego. Ale jaka muza klasycznie zajebista. Dobra, zasilanie padło. Jak padło zasilanie, to teraz będziemy mieli tam otwarte. Tak, my spuściliśmy tego gnoja i znajdziemy go pewnie gdzieś pod wodą. Tak, 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 mi się wydaje. Spadnę. O, wgrywa teraz, bo mi się zatrzymało wszystko. No, to jest wgrywanie na PC-cie. I pytanie brzmi, cofnę się chyba na razie. Na razie się cofnę, zobaczę co tutaj będzie. Oczywiście będzie zamknięte i nie wgrało tekstur, patrzcie. Znowu. I want my fucking money back. A nawet nie wiem czy był jakiś update, będę musiał, jak następnym razem odpalę gierkę do następnego odcinka, to wejdę na ten. Odblokowane osiągnięcie, plan B. Przecież ja wyłączyłem gdzieś tam chyba pokazywanie osiągnięć, bo osiągnięcia na Steamie nikogo. Ten. Będę musiał sprawdzić czy jakiś update do tego wyszedł. Może ja gram na jakiejś wersji 1.1, która jest cały czas dziurawa. Ale grę mi skraszowało tylko raz, jak na razie, odpukać. Słyszę go chuja gdzieś w oddali. To mi trochę przypomina Alien Resurrection na PlayStation 1. Kopę lat temu. Tam też, z tego co pamiętam, to było dużo łażenia właśnie po takich tych wentylacyjnych, kurwa, klaustrofobicznych korytarzykach. A to, nawet kolorem, to mi przypomina początek Half-Life'a 1, jak tutaj robili ten test. Też takie okrągłe pomieszczenie, to pomarańczowe tam było, tak. Tak troszeczkę mi to przypomina. Ciekawe, czy panowie się... czy troszeczkę zmałpowali, że tak powiem. Dobra, tu już jak się świeci na biało, wsadzamy łapę. Cały czas nie wiem... Cały czas nie wiem do czego to jest. Tu widzę prądu nie ma jeszcze. Radiation hazard. Tam co? No centralnie to przypomina mi trochę tak bazę właśnie z Half-Life'a Black Mesa. Z Half-Life'a części pierwszej. Offline. Na razie nic nie otwieramy. Na razie wsadzimy kluczyk. Tego nie mogę otworzyć. Na razie sprawdźmy. Czy tu coś możemy zebrać? Tu jest jakieś zdjęcie. To jest Arka. Arka Przymierza. I teraz wsadźmy kluczyk do kompa. Niech nam Katrin powie co dalej. Huh? Wait, this isn't... Oh no! WoW got to the Dunbab before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it! The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber in Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything.
Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Ten Dunbat to był ten kurwa ten. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Już skończyłaś? Ten Dunbat to był ten peryskop, czy jakkolwiek to nazwiemy. Dobra, ja mi się nie chcę tutaj teraz tego czytać. Ona, jak coś będzie ważnego, to wow, ona that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Now I know better. No nie, nie będę nic zapamiętywał. Katrin, patrz się na to i ty zapamiętuj. Tu nie otworzę. Dobra, mamy kompa. Dokumenty. Katrin Chun. To ty to żeś pisała. Co zostało? Apply Interface Module Seal Arc Capsule. Ja mam nadzieję, że wy żeście to zrobili już, kurwa. Ja tego nie będę robił. Omikron. Schodzimy tu, tu, tu. Nie mogę przesunąć. Idę do Arki. Ja jestem w tecie cały czas. Omikron, like cyfron Omikron. Start examination. Co? Ja na wszystko się zgadzam, kurwa. Small price to save my can. Oczywiście. Myślę, że Arka powinna zostawić Ziemię z tyłu i zostać wystrzelona w kosmos. No, oczywiście, że tak. No, niestety będziemy żyjącą to, żyjącą jaźnią w jakichś tam chipach. W przestrzeni kosmicznej będziemy żyć wiecznie. Dobra, ja się na wszystko zgadzam, a jak znam życie, to co? No i co? I to tylko tyle? Dobra, to won, 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 idziemy dalej. Co ty mi mała powiesz na przykład? O to, odpalmy. Kom się włączył? Memory corrupted. Ciekawe, co ja robię w ogóle. Ja chyba to wyłączam. Ta. Pewnie coś tam będę musiał zostawić, kurwa. Bo ja pierdolę. Ciekawe teraz co? Które pliczki mają zostać? Na razie to zostawiam, bo już mi się słabo zrobiło, jak teraz będę musiał wybierać, które mają zostać, a które nie. Tutaj coś włączyłem. Koster uses it to investigate structural integrity in all the frameworks. Of course. Could you get inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Let me try. Whoa! Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Oczywiście. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff.
No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. At least we know how to get on the Ark. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Dobra, dowiedzieliśmy się, że jestem w skafandrze jej koleżanki jakiejś tam. Fajne dupy nawet. I Mogen się nazywała, czy coś w tym stylu. Czekaj, dawaj klucz. Kurwa, nie ten przycisk, przecież to jest komputer. Start an Ark simulation. I want to see how it works. No nie, weź mnie nie bij! Kurwa, nie wyjdę stąd, dopóki nie ten. Okej. Jak ja mam to odpalić? Czekaj, mamy coś. Chuja, już myślałem, że ten kabel gdzieś podłączę. Tak. Dawaj go. Nie chcesz się dotknąć? Gdzie ja mógłbym to wsadzić? Nie widzę żadnego soketa, what the fuck. Tutaj musi być Arka, ja dopiero podłączę, jak już Arkę będę miał. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. To dopiero jak tu położę Arkę, to pewnie to podłączę. Nic mi to nie mówi. Katrin, nie wygłupiaj się, szmato. Pomóż mnie. Czyli musimy jechać... Tego nie wyłączę. Ładujemy do momentu, aż nam się pokaże next. Tu, żebym go mógł odpalić. Dobra, robię przerwę w nagrywaniu. Powrócę, jak już to rozgryzę. Dzięki za oglądanie, narka.